Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Wiśniewski, ekonomista z Uniwersytetu Wrocławskiego i współpracownik czy członek Rady Powierniczej Instytutu Misesa. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję za zaproszenie. Porozmawiamy dzisiaj o problemie własności prywatnej, która, jak Państwo wiedzą, bardzo mocno leży na sercu Stowarzyszeniu Księdza Skargi jako jedna z tych absolutnych podstaw i fundamentów naszej cywilizacji. Nie, tak naprawdę własność jest dzisiaj bardzo mocno zwalczana i w Polsce objawia się to w ostatnim czasie może nie same zwalczanie, ale problemy z własnością, zwłaszcza gdy idzie o dostępność mieszkań, niestety coraz mniejszą ze względu na nie tylko wysoką cenę samych nieruchomości, ale również wysokie ceny kredytów, może być tak, że coraz mniejsza liczba Polaków będzie mogła zabezpieczyć swoją potrzebę mieszkaniową, jak to się mówi, i nabyć po prostu mieszkanie, a to będzie miało oczywiście bardzo poważny wpływ na chyba więcej także innych aspektów posiadania właśnie własności w ogóle i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początku zachęcam Państwa do tego, żeby wspierać nasz kanał. Jak Państwo wiedzą, mamy kłopoty z YouTube'em, któremu nie podoba się serial Władcy Świata, a my właśnie prowadzimy zbiórkę na produkcję tego serialu Władcy Świata, jego pierwszy odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa. Wszystkie informacje o tym, jak można wesprzeć ten cenzurowany serial na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. A Panie doktorze, do naszego tematu przechodząc, inflacja jest w Polsce bardzo wysoka, to jeden problem oczywiście. Ceny mieszkań rosną prawie równie szybko, trochę może wolniej niż inflacja, ale również, no ale podstawowa rzecz, ceny kredytów są na tyle wysokie, że dzisiaj młodym ludziom wchodzącym dopiero w dorosłość, chcącym nabyć mieszkania, no jest to naprawdę niezwykle trudno. Czy to się może zmienić, czy ten problem będzie tylko się w Polsce pogłębiał, żeby nie móc mieć własnego dachu nad głową? Znaczy, rzeczywiście mamy w tym kontekście do czynienia z całą serią uzupełniających się, zazębiających się procesów. W zasadzie jednym z aspektów o charakterze monetarnym, o którym tutaj trzeba by wspomnieć, to jest to, że w zasadzie zbliżamy się moim zdaniem do kulminacji tego trwającego 100 lat eksperymentu z tak zwaną bankowością centralną, czyli z całkowitym podporządkowaniem kontroli nad pieniądzem czynnikom politycznym, zwłaszcza w takim sensie, że ten pieniądz można dosłownie tworzyć z powietrza. Kiedyś to się nazywało drukowaniem, obecnie to już można robić przy pomocy kliknięć myszą czy naciśnięć klawiszy na klawiaturze. Więc w związku z tym ten kredyt był przez długi czas sztucznie tani. To w zasadzie byśmy mogli cofnąć się do lat 80., kiedy w tych czasach reaganowskich z jednej strony się mówiło, że podatki są obniżane, czyli promowane jest podejście prorynkowe, proprzedsiębiorcze, ale tak naprawdę jednocześnie narastał dług, który był monetyzowany właśnie poprzez to, że wtedy ten kurek monetarny został odkręcony pod batutą maestro Greenspana i wtedy też się zaczął ten cały proces finansjalizacji gospodarki i no to się wpisało w ten szerszy proces w zasadzie inflacjonizmu. Tak? No, epoka banków centralnych to jest też epoka permanentnego inflacjonizmu, który wywoływał takie efekty między innymi jak ten czysto papierowy efekt dochodowy. Coraz to kolejne powstawały bańki na rynkach aktywów. Pamiętamy pewnie bańkę dotkomową, potem bańkę nieruchomościową. No, ostatnio kolejna bańka związana z tymi wszystkimi zawirowaniami o charakterze hipochondrycznym, nazwijmy je w taki sposób. I też ilekroć ta bańka pękała, to była zadrukowywana od razu. I teraz się jeszcze do tego dołożyły takie procesy, które sprawiały, że ta inflacja rzeczywiście już zaczyna się wysączać z tego rynku aktywów na przykład i przesączać się na rynek dóbr konsumpcyjnych takich jak mieszkania. To tutaj te transfery socjalne dużą rolę grają, zwłaszcza te, które właśnie były uruchamiane w czasie tych zawirowań na przestrzeni ostatnich paru lat. W Ameryce to nazywano czekami stymulacyjnymi, tutaj to nazywano tarczami antykowidowymi, różnie to było nazywane. Do tego dochodzi windowanie biurokratyczne i ideologiczne kosztów energetyki. W związku z tym ta inflacja się zaczęła w końcu pojawiać. No i w związku z tym w tym systemie, w którym
stopy procentowe są de facto tymi centralnie sterowanymi wielkościami, a nie normalnymi cenami wyznaczonymi w sposób rynkowy poprzez podaż i popyt, no, zaczęto te stopy procentowe podwyższać i rzeczywiście ceny kredytów w związku z tym wzrastają. I biorąc pod uwagę, jak mocno ta gospodarka jest już zombifikowana, zlewarowana tymi wcześniejszymi dekadami inflacjonizmu, sztucznie taniego kredytu, no teraz trudno się dziwić, że ten kredyt z kolei sztucznie drożeje, więc w tym sensie, no niestety obawiam się, że ten proces jeszcze się przez jakiś czas będzie rozwijał, to od strony monetarnej. Jeśli chodzi o stronę podażową, no to oczywiście to można sobie wyobrazić, że ten kredyt jest o tyle tańszy, o ile większa jest podaż tych mieszkań, które można kupić, no to jak gdyby wynika tutaj naturalnie z prawa podaży i popytu, natomiast od strony podażowej wydaje się też, że z tymi mieszkaniami może być niewesoło, biorąc pod uwagę z jednej strony, że prawo jest bardzo opieszało działające, te wszystkie oczekiwania na możliwość czy od decyzję o warunkach zabudowy, czy decyzję o pozwoleniu na budowę, no i jeszcze w tym kontekście podażowym wydaje się, że oliwy do ognia dolewają te wszystkie, ta cała tak zwana rewolucja zielona, którą nam chcą sprokurować decydenci międzynarodowi, więc obawiam się, że to nie sprzyja temu, żeby powstawało więcej mieszkań po stronie podażowej, no i to też tym samym nie sprzyja temu, żeby na przykład rozwijał się rynek najmu jako konkurencja wobec rynku kredytowego, który mógłby wymusić jakieś obniżki cen na tym polu. No i też na pewno nie pomaga to subsydiowanie mieszkalnictwa czy budowanie jakichś mieszkań komunalnych, dlatego że to tutaj działa ten klasyczny efekt wypychania. Jeśli czynniki polityczne się za coś biorą, no to czynniki rynkowe są wypychane i można się spodziewać, że do takich mieszkań subsydiowanych napłynie masa osób, którym zupełnie nie zależy na tym, żeby być mobilnym, zupełnie im nie zależy na tym, żeby w odpowiednim momencie przejść na swoje, no i to też no, to blokuje, czy nie ma tego pomostu, który mógłby posłużyć tym, którzy są bardziej rzutcy czy bardziej przedsiębiorczy, a którzy by się na przykład chcieli przenieść z małych miejscowości do dużych miast, do takich mieszkań wynajmowanych na przykład jako pewien punkt pomostowy, a niekoniecznie właśnie do mieszkań branych na kredyt, który jest oczywiście tym takim albatrosem, który człowiek sam sobie zawiesza u szyi, no bo warto też wspomnieć, że te czynniki monetarne, o których wspominałem na wstępie, ta kultura permanentnego inflacjonizmu, no to jest w zasadzie odpowiedzialna za to, że żyjemy w kulturze długu, to znaczy w kulturze, w której finansowanie się długiem jest opcją domyślną, a nie finansowanie się kapitałem własnym, no bo właśnie z uwagi na ten inflacjonizm, którego chyba kulminację teraz widzimy, nie opłaca się oszczędzać, nie opłaca się właśnie gromadzić tego kapitału własnego, no jest to mocno utrudnione. Więc wydaje się, że przynajmniej w najbliższej perspektywie niestety mamy tutaj zbieg niefortunnych, niekorzystnych czynników i po stronie podażowej, i po stronie popytowej, i po stronie monetarnej. Także przykro to stwierdzić, ale wydaje się, że diagnoza tutaj jest dosyć jednoznaczna. Ale mówił pan doktor kilkukrotnie o pewnym końcu tej epoki inflacjonizmu. Czy to oznacza, że nadchodzą przynajmniej na rynku nieruchomości, na rynku własności mieszkaniowej, tego się póki co trzymajmy, jakieś wielkie zmiany, które mogą być zmianami, no właśnie, na dobre czy na złe, o ile w ogóle jakieś będą? Znaczy, wydaje mi się, że jeśli by miało dojść na tym rynku do jakichś fundamentalnych zmian, bo to chyba warto podkreślić to słowo, to musiałyby być to rzeczywiście zmiany fundamentalne, a nie kosmetyczne, no bo są różne think tanki, które sugerują właśnie takie kosmetyczne zmiany, na przykład skupione na promowaniu rynku najmu jako alternatywy dla rynku kredytowego, lepsza ochrona praw własności najemców, jakieś ulgi podatkowe dla najemców, czy rozwijanie jakichś rodzimych rynków funduszy inwestujących w nieruchomości, a tym samym no, dostające jakąś dodatkową motywację ku temu, żeby zwiększać na tym polu podaż, ale no, naprawdę mi się wydaje, że to są takie zmiany kosmetyczne czy przyczynkarskie, które oczywiście należy im, jak sądzę, sprzyjać, patrzeć na nie pozytywnie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że no, społeczeństwo
powinno już czuć się na tyle dojrzałe, żeby dorosnąć do jakichś zmian takich mentalnych na poziomie tego, co się czasem nazywa miękkimi instytucjami, na poziomie pewnych oczekiwań moralnych, intelektualnych i tak dalej. I no na przykład ja uważam, że powinno się zmierzać konsekwentnie ku temu, żeby zakończyć w jak najszerszej skali krajowej, międzynarodowej ten eksperyment związany z bankowością centralną, żeby po prostu pieniądz wyrwać maksymalnie spod kontroli politycznej. Czy to miałby być powrót do jakiegoś standardu kruszcowego, czy to miałby być standard kruszcowy uzupełniony o jakiś standard wirtualny, kryptowalutowy, chociaż tutaj oczywiście też te syntetyczne alternatywy wobec kruszców rozumianych jako rzetelne, solidne waluty, to mają jeszcze dużo tutaj przeszkód do pokonania, jeśli chodzi o ich stabilność, akceptowalność i tak dalej. Myślę też, że najwyższa pora, żeby zrozumieć, że ta równolegle rozwijająca się wobec kultury inflacjonizmu, kultura redystrybucjonizmu, czy tego tak zwanego państwa opiekuńczego, to też nie tylko nie pomoże, ale wręcz zaszkodzi, zwłaszcza pod tym względem, że ona wypycha i rozbija i likwiduje te najbardziej organiczne, elementarne instytucje społeczne, takie jak rodzina, czy grupa samopomocowa, czy prywatna filantropia, czyli to wszystko, co pewnie jest nam wszystkim bliskie, w tym duchu subsydiarności katolickiej. I łatwo sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli do czynienia z większymi, powiedzmy bardziej wielopokoleniowymi rodzinami, no to łatwiej by tutaj było o jakąś pomoc, łatwiej by było o dziedziczenie mieszkań na przykład po jakimś zmarłym krewnym, którego rodzina z kolei się gdzieś tam już wyprowadziła. Także, no i wydaje mi się, że też trzeba szczególną czujność przykładać do tego, jak się będzie prawo rozwijać, zwłaszcza w zakresie tych naleciałości, że tak to ujmę, internacjonalistycznych, które mogą sprawić, że jeśli chodzi o zwiększanie podaży mieszkań, to będzie przedsięwzięcie coraz trudne, obarczone coraz większą liczbą jakichś arbitralnych obostrzeń właśnie o charakterze powiązanym z tą tak zwaną zieloną rewolucją. Także tutaj myślę, że z kolei trzeba patrzeć na ręce tym decydentom albo zadbać o taki kształt tych ekip decyzyjnych, które rzeczywiście będą dbały o to, żeby prawo budowlane było jak najprostsze, jak najbardziej przejrzyste, zarówno, no zwłaszcza tutaj na poziomie krajowym, ale no to też trzeba zadbać, żeby ono w tym zwłaszcza aspekcie pozostawało odpowiednio niezależne od tego, co ktoś z góry, jakaś biurokracja ponadnarodowa będzie chciała dodać czy dorzucić. Także to może brzmieć bardzo ogólnikowo i sugerować, że bardzo dużo się musi zmienić na najbardziej podstawowym, elementarnym poziomie, ale wydaje mi się, że rzeczywiście do takiego etapu już doszliśmy i że jakieś takie bardziej przyczynkarskie czy kosmetyczne zmiany legislacyjne czy biznesowe to za mało, żeby odwrócić te trendy antywłasnościowe i proinflacyjne. Gdy idzie o trendy antywłasnościowe, to nie dotyczą one przecież tylko mieszkań, o których tutaj teraz pan doktor mówił, ale także wielu innych kwestii. Oczywiście najbardziej medialnym jest problem samochodów, prawda, i ograniczania dostępu do samochodów, czy zwłaszcza z silnikami diesla w niektórych miastach, najpierw w Europie Zachodniej, potem może i w Polsce. Obserwując rozwój tych trendów antywłasnościowych na przestrzeni ostatnich lat, czy uważa pan doktor je za naprawdę groźne i coś, co nie tylko z takich teorii, którymi można straszyć gdzieś w internecie, no może jednak się przerodzić w coś faktycznego i kultura własności zostanie w Polsce i w Europie, czy na Zachodzie w ogóle szerzej, poważnie zmieniona na rzecz jakiejś antykultury własności, czy raczej kultury tej własności odbierania? No, uważam, że zagrożenie jest realne, przy czym no, też można na tą kwestię różnie patrzeć. Na przykład wiadomo, że są takie osoby, które snują, mi się wydaje, że na wyrost wizję jakiegoś dystopijnego, antywłasnościowego czy bezwłasnościowego świata. Znaczy, można to traktować jako wniosek pocieszający albo wręcz przeciwnie. Ja uważam, że taki antywłasnościowy czy bezwłasnościowy świat oczywiście istnieć nie może i istnieją dobre względy ekonomiczne, które tłumaczą, dlaczego on zaistnieć nie może. No, tam, gdzie nie ma własności, tam nie ma możliwości dokonywania rachunku ekonomicznego, tam, gdzie nie ma możliwości dokonywania rachunku ekonomicznego, tam nie ma możliwości
no tam następuje natychmiastowa konsumpcja kapitału, która musi skutkować no, katapultowaniem gospodarki do etapu no, przedprzemysłowego, czyli to by było jakieś 200 lat wstecz co najmniej. Wiemy, że ten cały blok wschodni, niegdysiejszy, komunistyczny, był w stanie mocno ograniczać własność i funkcjonować w warunkach antywłasnościowych, ale no, tylko dlatego, że po pierwsze jednak ten system był na tyle niewydolny czy nieudolny, jeśli chodzi o swoje możliwości kontrolne, że jakieś czarne rynki, nieraz nawet bardzo rozbudowane w tym bloku istniały. Wiadomo, że byli tak zwani badylarze, cinkciarze. Te czarne rynki z czasem coraz bardziej się rozwijały. Poza tym była blok wschodni, to zjawisko komunizmu było mimo wszystko zjawiskiem lokalnym, czyli jednak istniały te zewnętrzne ceny w świecie kapitalistycznym albo przynajmniej semikapitalistycznym, w odniesieniu do których można było jakąś kalkulację przeprowadzać. No i po trzecie była też możliwość finansowania się pomocą zagraniczną, tak zwaną z Zachodu. Więc te wszystkie czynniki sprawiały, że ten komunizm, pomimo że nominalnie antywłasnościowy, jakoś jednak pokrętnie, obłudnie tymi własnościowymi rozwiązaniami się musiał podpierać. Natomiast jeśli by ktoś sugerował, że jakaś kultura antywłasności czy braku własności miałaby zaistnieć w skali globalnej, no to jak mówię, niemożliwe by było, żeby zaistniał taki reżim rozumiany jako coś stabilnego, trwałego i tak dalej, więc to można by pewnie traktować jako wniosek optymistyczny. Natomiast druga strona medalu, bardziej pesymistyczna, by brzmiała tak, że jeśli społeczeństwo dałoby sobie wejść na głowę właśnie na tym najbardziej elementarnym poziomie miękkich instytucji, mentalności, pewnych przyzwyczajeń kulturowych z takim ideom i pozwoliłaby, żeby jakaś biurokracja je coraz bardziej nachalnie wdrażała, no to można by rzeczywiście oczekiwać, że wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne ostatnich 200 lat zostaną błyskawicznie zaprzepaszczone, że kręgosłup cywilizacji przemysłowej zostanie złamany i no niestety trudno mi sobie wyobrazić, jak ludzie przyzwyczajeni do luksusu, komfortu i obfitości byliby sobie w stanie w takich warunkach poradzić. Także no, zależy, z której strony na to patrzeć. Jeśli to drugie traktować jako wniosek pesymistyczny, no to można z tego wysnuć, jak sądzę, motywację czy zachętę ku temu, żeby tym bardziej, może nawet bardziej właśnie niż w tych czasach, kiedy istniał blok wschodni, tym bardziej zdawać sobie sprawę, jak kluczowa jest własność prywatna, jak kluczowa jest kultura przedsiębiorczości, wolnej przedsiębiorczości, no i to na każdym etapie, zwłaszcza pewnie na tym etapie małym i średnim, bo tam najłatwiej o niezależność od korumpujących czynników politycznych. No i pewnie też warto sobie w tym kontekście uświadomić, jak ważna jest tutaj komplementarność tych wszystkich miękkich, organicznych instytucji, o których wcześniej wspominałem, w zakresie promowania właśnie tej kultury własnościowej, tych takich instytucji miękkich, organicznych, jak właśnie rodzina, czy jakaś lokalne grupy samopomocowe, więzi sąsiedzkie i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy w dniu, w którym kanał PCH24 został na tydzień zablokowany na YouTubie i tutaj pytanie, panie doktorze, o że własność mamy, tylko czy możemy z niej korzystać? My też mamy swoje dwa studia, różne rzeczy, ale okazuje się, że jednak pewien oligopol medialny może doprowadzić do tego, że przez jakiś czas zostajemy w sposób skuteczny, zostaje nam uniemożliwione korzystanie z tej naszej własności, emitowanie programów, które przygotowujemy, tak żeby one trafiały do szerszych kręgów społeczeństwa. To problem, który nie dotyczy tylko nas, ale także choćby takich polityków jak Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, gdzie też, mimo że ma przecież własność, chociaż swój komputer, na którym może pisać tweety, no nie może to trafiać do wielu jego potencjalnych wyborców. Czy widzi pan zagrożenie dla własności właśnie związane z oligopolami różnego rodzaju i z nadmierną władzą korporacji, która może pozostawiać wprawdzie różnego rodzaju własność w rękach niższych warstw, ale nie pozwala jej skutecznie realizować tak, żeby możliwe było korzystanie z różnych praw obywatelskich i praw do wolności? Znaczy, pewne zagrożenie tutaj oczywiście występuje. Można umownie pewnie to nazwać zagrożeniem ze strony oligopoli czy zagrożeniem ze strony korporacji, chociaż też chciałbym, żebyśmy tutaj zachowali pewien ład semantyczny. Nie uważam, żeby to
korporacje same w sobie były problemem, jeśli przez korporacje po prostu rozumieć instytucje rynkowe czy podmioty rynkowe, które wykorzystują tak zwane efekty skali, czyli działają na szeroką skalę i jak gdyby korzystają w ten sposób z większego zakresu specjalizacji, podziału pracy, jakiejś standardyzacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zgadzam się z tym, że jeśli chodzi o te największe, najbardziej wpływowe molochy, to tutaj trochę się zatarła granica pomiędzy tym, no pomiędzy ich statusem instytucji nominalnie prywatnych, rynkowych, takich, które mają być podporządkowane temu suwerennemu konsumentowi, rozumianemu jako ostateczny szef, a no, instytucjami jakimiś politycznymi, quasi politycznymi, jakimiś instytucjami międzynarodowymi, które trudno jest zakwalifikować jako czynniki decyzyjne w takim twardym tego słowa znaczeniu, ale które próbują jakąś agendę ideologiczną realizować i narzucać. Więc w tym sensie jest niewątpliwie tutaj pewien problem. Wydaje mi się, że generalnie też, jeśli mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że jakieś konto jest usuwane, pomimo że ono istniało powiedzmy przez lata, budowało sobie widownię i tak dalej, no to jest to też po prostu sprzeniewierzenie się tym prawidłowo, poprawnie rozumianym relacjom kapitalistycznym czy przedsiębiorczym. No to można pewnie zakwalifikować jako po prostu oszustwo. Oszustwo, czyli sprzeniewierzenie się tym umownym zasadom, jakie się wcześniej wyznaczyło. No bo jeśli ktoś na takim YouTubie, powiedzmy, konto założył lat temu 10, no to i tam zaznaczył odpowiednie pole w zawieranej umowie, no to tam nic nie było o tym, że istnieją pewne treści, które mogą być oznaczone jako ideologicznie niepożądane i że w związku z tym na przykład czyjeś źródło dochodu w postaci takiego kanału może zostać bezceremonialnie usunięte. Także ja uważam, że to jest po prostu pogwałcenie własności prywatnej użytkownika. To znaczy mamy tutaj do czynienia z umowami, które działają wstecz, chociaż to jest oczywiście bezprawne wedle jakiejkolwiek rozsądnej koncepcji właśnie szacunku dla praw własności. Także zgadzam się, tutaj jest problem. Cieszę się z tego, że istnieje, no powstają jakieś oddolne, konkurencyjne odpowiedniki, te rozmaite BitChuty, czy Rumble, czy inne tego rodzaju serwisy. A z drugiej strony no, zachęcam do tego, żeby to właśnie był przyczynek do coraz większej świadomości po stronie konsumentów, coraz większej samoorganizacji z ich strony, tak żeby nawet tym molochom można było rzucić takie wyzwanie, że na przykład jeśli wykasujecie czy ograniczacie działalność kanałów, z których my korzystamy, no to my was na przykład masowo bojkotujemy albo właśnie masowo się przenosimy na te alternatywy, gdzie o żadnych praktykach cenzorskich być nie może. Czyli zgadzam się, że jest problem i uważam, że jest pole do popisu, jeśli chodzi o inicjowanie odpowiednich reakcji, a tym samym właśnie budowanie, pogłębianie tej najlepiej, najbardziej zdrowo rozumianej kultury własności i przedsiębiorczości i konsumenckiej samoorganizacji. Finalnie zatem, wracając do początku, panie doktorze, jak rozumiem, to największe zagrożenia dla naszej własności, jak choćby te związane z dostępem do mieszkań, nie są możliwe do przezwyciężenia bez, tak jak się pan wyraził, fundamentalnych zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarczego, a nie tylko jakichś kosmetycznych, prawda, tam decyzji rządowych, że tutaj damy więcej, tu wybudujemy blok i tak dalej. Potrzeba po prostu pewnego nowego systemu, a nie kosmetyki. Tak uważam. I to podtrzymuję. No, wydaje mi się, że zbyt długo takie no, słonie w pokoju były ignorowane, jak to się czasem mówi. To znaczy wydawało się, że każdą kolejną recesję czy każdy kolejny cykl koniunkturalny można zadrukowywać, albo że takie fundamentalne kwestie cywilizacyjne, jak długofalowe trendy demograficzne, można przy pomocy doraźnych rozwiązań politycznych wygładzać czy rozwiązywać. Okazuje się, że tak nie jest. No, wspominałem o tej kontrefektywnej roli subsydiów mieszkaniowych. Jeśli chodzi o tak zwane subsydia rodzinne, pewnie wszyscy doskonale wiedzą, co mam na myśli, też działają kontrefektywnie, wcale nie
promują instytucji rodziny, tylko demoralizują, rodzą patologię, właśnie tłumią tą świadomość, że zostanie ojcem rodziny musi się wiązać z podjęciem pewnych obowiązków, z wykazywaniem pewnych elementarnych cech składających się na etos przedsiębiorcy. Pewnie warto wspomnieć, że no właśnie w koncepcji Ludwika von Misesa, patrona instytutu, z którym jestem związany, każdy jest w szerokim tego słowa znaczeniu, w jakimś sensie przedsiębiorcą, bo wszyscy żyjemy w świecie ograniczonych zasobów, wszyscy żyjemy w świecie niepewności i w związku z tym zmuszeni jesteśmy, aby z jednej strony radzić sobie ze swoją wolnością osobistą i zabiegać o to, żebyśmy jej jak najwięcej mieli, a z drugiej strony wiedzieć, że jej użytkowanie w taki czy inny sposób wiąże się z koniecznością ponoszenia odpowiedzialności. No, jak już wcześniej wspomniałem, wydaje mi się, że to jest bardzo zgodne z tym duchem subsydiarności, który na pewno Państwu również jest bliski. Także myślę, że może warto no, pogłębionej refleksji na jego temat dokonać właśnie w kontekście tych procesów gnilnych, bo nie boję się ich w ten sposób nazwać, które w globalnym systemie społeczno-gospodarczym się w tej chwili dokonują i przyspieszają. Sugestia podjęcia takiej refleksji bardzo ciekawa i domniemywam, że mogłaby ona zostać spożytkowana choćby w postaci rozmowy z panem doktorem kiedyś w przyszłości. Bardzo chętnie taką rozmowę z Państwem w przyszłości odbędę. I mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę dzisiejszą. Naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Nawet jeżeli na YouTubie nas czasami nie ma, zawsze jesteśmy na stronie pch24.tv i na portalu pch24.pl. Tam państwo mogą nas znaleźć i mogą wspierać różne inicjatywy, które dla państwa przygotowujemy, takie jak serial Władcy Świata, pierwszy jego odcinek poświęcony postaci Billa Gatesa, rzecz, która się bardzo YouTubeowi nie spodobała, ale mogą państwo doprowadzić do tego, że będzie jednak emitowana po prostu gdzie indziej. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się i z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, dziękuję za zaproszenie.